tej Piotr Kacperek, witam bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam na serwis sportowy, w którym dominować będzie piłka nożna. Powiem też o przygotowaniach siatkarzy do drugoligowego sezonu. Będzie tenis i dobre wiadomości z lekkiej atletyki. Remis i zwycięstwo to dorobek piłkarzy Energii w ostatnich dwóch spotkaniach. Zapraszam na fragmenty pierwszego z nich. W szóstym spotkaniu Mistrzostwa Czwartej Ligi piłkarze Energii podejmowali przy sportowej sąsiada w tabeli Spartę Jazgarzew. Po bolesnej porażce przy Susze liczyliśmy na dobry występ zespołu Grzegorza Seremaka. Tym razem nasz szkoleniowiec zmuszony był zmienić podstawową jedenastkę. Kontuzjowanych Lamenta i Zawadzkiego zastąpili Fusiek i Putin, który był jednym z lepszych zawodników gospodarzy. Mecz nie był zbyt porywającym widowiskiem, a gra w większości toczyła się w środkowej strefie boiska. Pierwszą dogodną sytuację Energia stworzyła w 20 minucie. Ciupiński podał z lewej strony do Putina, a ten z bliska trafił w dobrze ustawionego bramkarza. Dobitkę Michalskiego zablokowali obrońcy Sparty. Nieco więcej z gry w tej części meczu mieli goście, ale my na szczęście mieliśmy w bramce bardzo dobrze dysponowanego Emila Piasecznego, który w 21 minucie obronił groźny strzał. Chwilę później dopisało nam szczęście i nadal wynik był bezbramkowy. W 38 minucie rzut wolny wykonywał Ciupiński, ale strzelił niecelnie. W końcówce pierwszej połowy śmielej zaatakowali goście, mając dwie dogodne sytuacje bramkowe, lecz ich nie wykorzystali. W doliczonym czasie strzał Arkadiusza Rysia z około 20 metrów trafił w poprzeczkę. W drugiej odsłonie z boiska wiało nudą. Można powiedzieć o niej tylko tyle, że się odbyła, bowiem żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć groźnej sytuacji. W 65 minucie na chwilę przebudziła się Energia. Po ciekawym rozegraniu rzutu rożnego Ciupiński strącił delikatnie piłkę, ale trafił tylko w słupek. 5 minut później po podaniu Ciupińskiego głową strzelał Putin, ale futbolówka poszybowała nad poprzeczką. W międzyczasie kolejne dobre interwencje zaliczył Emil Piaseczny, który był niewątpliwie najjaśniejszym punktem w drużynie Energii. I to właśnie dzięki niemu gospodarze zachowali do końca czyste konto. Być może zaostrzyliśmy kibicom apetyty po czterech zwycięstwach otwierających sezon. Teraz odczuwamy lekką zadyszkę, ale to normalne. Możemy jednak grać spokojnie, mamy już sporo punktów, a na pewno zdobędziemy kolejne, powiedział po spotkaniu Grzegorz Seremak. A kolejny mecz Kozieńczanie rozegrają z Beniaminkiem czwartej ligi Promną. W środę nasz zespół gościł w Promnej i wrócił bogatszy o 3 punkty. O meczu z Promną można powiedzieć, że był to prawdziwy horror. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 1-0 po bramce z rzutu karnego. W 50 minucie wyrównał Wiktor Putin. Na 2-1 podwyższył, wykorzystując jedenastkę, Eugeniusz Kołodziejczyk. W 77 minucie było już 3-1, autorem trafienia był Bartłomiej Michalski. Gdy wydawało się, że jest już po meczu, gospodarze zdobyli kontaktową bramkę w 83 minucie, a 5 minut później było już 3-3. Zwycięstwo uratował nam najlepszy na murawie Eugeniusz Kołodziejczyk, który popitał się przepiękną akcją już w doliczonym czasie gry. Najpierw odebrał piłkę rywalom, a następnie przedarł się przez obronę gospodarzy, a całość zakończył niemożliwym do obrony strzałem przy słupku, ustalając wynik spotkania na 4-3. A oto wyniki pozostałych spotkań. Lider Radomska Broń pokonał Młodzież z Nicza Pruszków 4-1. Mszczonowianka w takim samym wynikiem pokonała Pilicę Białobrzegi. Proch nie wykorzystał atutu własnego boiska, przegrywając z Błonianką 0-2. Sensacja w Szydłowcu, gdzie Szydłowianka pokonała Wiktorię Sulejówek 2-1. Oskar Przysucha
wygrał z najsłabszym zespołem tabeli startem od Fock 4-2. Orzeł Wierzbica przegrał z Piasecznem 0-1. Spartaja Zgarze pokonała Raszyn 3-2. A w Warszawie kibice nie zobaczyli bramek, gdzie Grom zremisował z Wilką Garbolin. Mecz Mazura Karczew z Konstancinem został przełożony. W tabeli na czele umocniła się Broń Radom, 19 punktów. Energia awansowała na drugie miejsce, tracąc 3 punkty. Za naszym zespołem Wiktoria Sulejówek i Piaseczno to 15 oczek. Na miejscu siódmym jest Szydłowianka, 13 punktów, a tuż za nią Oskar Przysucha, punktów 12. W grupie spadkowej 6 zespołów, w tym aż 4 z ziemi radomskiej. To Pilita Białobrzegi, Proch Pionki, Promna i Orzeł Wierzbica. A tabelę bez punktu zamyka Start Otwock. Zwycięstwa Legionu i Stanisławic, porażki rezerw energii i megawatu to najciekawsze wydarzenia na piłkarskich boiskach Kampion Ligi Okręgowej i Klasy A. Kampion Liga Okręgowa to czwarta kolejka. W lokalnych derbach Legion w spotkaniu wyjazdowym pokonał Warkę 3-2. Nowe Miasto zwyciężyło Potworów 3-1. Kolejna porażka Mazowsza Grójec, które uległo Centrum Radom 0-1. Drugi radomski zespół Zamłynie pokonał Jodłę 3-0. Powiślanka skromnie pokonała Zawiszę 1-0. Drogowiec rozbił Polonię Jurza 6-0. Jurzanka wygrała z TKKF Grójec 4-3. A Skarszewianka ze Zwolennianką 3-2. Na czele Drogowiec Jedlińsk, komplet 12 punktów. Tuż za nim Powiślanka i Zamłyń Radom. Legion jest na miejscu czwartym z dorobkiem 9-punktowym. Mazowsze spadło już na miejsce ósme, mając 6 punktów. Na dole tabeli Zwolennianka i Potworów z jednym oczkiem, a tabelę zamyka, co jest sporą sensacją, Polonia Jurza z zerowym dorobkiem i tragicznym bilansem bramkowym 1-19. Klasa A to trzecia kolejka spotkań. Rezerwy Energii przegrały długie spotkanie, tym razem u siebie z Oronką Orońsko 1-4. Longarbatka odniósł pierwsze zwycięstwo, pokonując Megawat Świeże Górne 3-2. Bardzo dobre spotkanie piłkarzy Stanisławic, którzy w spotkaniu wyjazdowym pokonali Iskrę Gus 4-3. 3 bramki zdobył Ceglarz, a jedną dołożył Olczak. Królewscy Jedlnia pokonali Grację Tczów 3-1, to spora niespodzianka. Akcja Strzębia przegrała ze Strażakiem Wielogóra 2-3, a Gryfia Mirów rozbiła Zorzę Kowala 6-2. W ostatnim spotkaniu Gryf Policzna w spotkaniu wyjazdowym pokonał Hubertusa Chomentów 2-1. Liderem jest zespół Oronki, 9 komplet punktów, na drugim miejscu Stanisławice punktów 7. Rezerwy Energii spadły na miejsce 10, 3 oczka, a na dole tabeli Zorza Kowala, Chomentów i Megawat z zerowym dorobkiem punktowym. Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej rozlosował pary drugiej rundy Mirak z Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Poznaliśmy pary drugiej rundy Pucharu Polski na szczeblu RZPN-u. Nie brakuje kilku elektryzujących pojedynków. A zmagania drugiej rundy toczyć się będą 7 września. I tak w najciekawszych spotkaniach spotkają się Mazowsze Grójec z Bronią Radom, Młodzik z Centrum, Zamłynie Radom z Oskarem Przysucha, Drogowiec z Pilicą Nowe Miasto, Stanisławice podejmować będą Proch Pionki, Energia wyjeżdża do Torzy Kowala, a w Jedlni derby, gdzie Królewscy zagrają z Jodłą. Siatkarze KKS
ostro przygotowują się do rozgrywek drugoligowych. Na jednym z treningów była Renata Jasek. Pierwszy mecz dopiero 1 października, ale grający w drugiej lidze siatkarze KKS-u już w sierpniu rozpoczęli przygotowania do sezonu. Jesteśmy po tygodniowych przygotowaniach. Te przygotowania miały formę obozu dochodzeniowego. Chłopcy byli zakwaterowani w pensjonacie nad jeziorem. Korzystaliśmy z obiektów KC Risu, z hali, ze stadionu, z basenu. To więc przygotowania przebiegły bardzo pomyślnie. Mam nadzieję, że to zaowocuje dobrą formą. Kozienicki zespół wzmocnił się przed nowym sezonem praktycznie na każdej pozycji. W drużynie pojawiło się 4 doświadczonych graczy. Przyszedł do nas bardzo doświadczony Maciej Kałasz, środkowy, który ma ze sobą występy w Ekstraklasie i w ligach zagranicznych, a nawet w europejskich pucharach. Na ataku dołączył do nas Radosław Kiraga, to zawodnik z przeszłością pierwszoligową, który występował w Karorzyńczyca. Jest także nowy rozgrywający Wojciech Ranecki, także bardzo doświadczony zawodnik z parkietów pierwszoligowych i zagranicznych. I wrócił do nas po 3-letniej przerwie Daniel Ostrowski, który przez ten okres po opuszczeniu nas w trzeciej lidze występował w pierwszej lidze w Ostrołęce. Tydzień spędzony na obozie przygotowawczym został dobrze wykorzystany przez zawodników. Jego celem była też integracja drużyny. Mieliśmy bardzo dobre warunki zapewnione tu na tych miejskich ośrodkach sportu. Odnowę biologiczną, basen, sauna, wiadomo, to jest też bardzo potrzebne w przygotowaniach. Trochę było zajęć w terenie tutaj i na sali. Także na plus. Zawodnicy zapowiadają, że w nowym sezonie dadzą z siebie wszystko. Po to trenujemy, po to gramy tutaj, żeby właśnie dawać z siebie wszystko i robić postępy i stawać się lepszym, tak? Po to się trenuje. To są nasze tak jakby cele każdego sportowca. Cel, jaki stawiają sobie w drugiej lidze trener i jego drużyna, jest jasny. Znamy swoją wartość, wiemy, jakim składem dysponujemy. Jest to 14 bardzo wyrównanych zawodników. Na każdej pozycji każdy może zastąpić, w każdym momencie innego. Nieskromnie mówiąc, chcemy walczyć o czwórkę, natomiast nie wyobrażałem sobie, żeby walczyć w tym sezonie o utrzymanie. To będzie dla nas porażka. KKS w drugiej lidze gra w grupie południowej. Terminarz rozgrywek jest już znany. Rywalizujemy z zespołami z Podkarpacia, z Małopolski, z Lubelszczyzny. Pierwszy mecz zagramy na wyjeździe 1 października. Jedziemy do jednego z faworytów tej ligi, do drużyny z Niebylca, która w tamtym roku walczyła o pierwszą ligę. Natomiast tydzień później, czyli 8 w sobotę o godzinie 18, przyjedzie do nas Politechnika Lubelska, też drużyna bardzo wzmocniona, która też będzie walczyła o czwórkę. Tak więc pierwsze 2 mecze ciężkie, ale mam nadzieję, że będziemy już do nich optymalnie przygotowani. A my czekamy zatem na początek sezonu i zachęcamy wszystkich do kibicowania drużynie KKS-u w walce o jak najlepsze miejsce w grupie południowej drugiej ligi. Kartka Teris gościły młodych adeptów kauczukowej piłeczki. W sobotę na kortach Kateris odbył się wakacyjny turniej tenisa ziemnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. O imprezie mówi organizator Marcin Krześniak. Dzisiejsza impreza jest to drugi turniej z cyklu letnich turniejów organizowanych wspólnie z Kacerisem. Dla dzieci organizujemy dla klas 1, 3, 4, 6 i klas gimnazjalnych. Trener zapewnił, że to nie ostatni turniej w tym roku. Jeszcze zorganizujemy we wrześniu turniej o Puchar Burmistrza Gminy Kozienice, jak co roku. W imprezie wziął udział 13 dziewczynek i chłopców. My oglądamy zmagania najmłodszych adeptów tenisa, którzy mimo bardzo młodego wieku naprawdę już wiele potrafią. Najmłodszą uczestniczką była zaledwie 8-letnia Cornelia, która udzieliła pierwszego w życiu wywiadu. Długo już grasz w tenisa? Tak, 5 lat. Słucham? 5 lat. Od 5 lat grasz w tenisa? Od 3 lat. No to bardzo dużo, ale widzę, że już sporo potrafisz. Tak, troszkę. Ale powiedz mi, trenujesz często czy tak sporadycznie? Często. Ile razy w tygodniu? 5. I właśnie ona zwyciężyła w kategorii klas 1-3. Drugie miejsce przypadło Matyldzie Kusio, a trzecie Maxowi Luścikowi. W kategorii klas 4-6 po bardzo wyrównanych spotkaniach zwyciężył Janek Kopyt,
drugi był Oliwier Pajączkowski, a zaraz za nimi Amelia Krześniak i Antoni Kopyt. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce wśród dziewczynek przypadło Amelii Krześniak, a drugie Natalii Janeczek. U chłopców tym razem najmocniejszy okazał się Mateusz Poplonka, który wygrał wszystkie trzy mecze. Za nim uplasował się Filip Kusio, a trzecie miejsce wywalczyli Patryk Połosa i Mikołaj Bogdanowicz. Każda kategoria grała systemem każdy z każdym, po secie do czterech gemów. Większość meczów była bardzo wyrównana i nie zabrakło tiebreaków. Dlatego wielkie brawa i gratulacje dla uczestników w turnieju, którzy podjęli walkę w tak upalny dzień. A na koniec królowa sportu i znaczące osiągnięcia zawodników kozińskiego Olimpu. Zawodniczka UKS Olimp Kozińce, Angelika Augustyn, w młodzieżowych mistrzostwach Polski w chodzie na 20 km, które odbyły się 27 sierpnia w Gdańsku, dobyła brązowy medal. Podopieczna trenera Krzysztofa Augustyna uzyskała na tym dystansie czas godzina 48.15, a zwyciężyła Katarzyna Zdziebło, Stal Mielec, przed Janną Bemowską z Katowic. Bardzo dobrze na tych mistrzostwach zaprezentował się również nasz chodziarz Jacek Cyngot, zajmując piąte miejsce na tym samym dystansie. Jego czas to godzina 40.29. W tym samym dniu w miejscowości Góra koło Rawicza odbył się międzynarodowy bieg uliczny na dystansie 10 km, który był jednocześnie mistrzostwami Polski Policji. W zawodach tych wystartowała Danuta Woszczek, która zawodowo jest policjantką i zdobyła tytuł mistrzyni Polski Policji. Dystans 10 km pokonała w czasie 38.40. Natomiast w klasyfikacji Open zajęła czwarte miejsce, ulegając tylko trzem zawodniczkom z Kenii, a zwyciężyła Oigo Morra, a jej czas 34.41. I to wszystko na dziś. Dziękując za uwagę, zapraszam na dalszą część naszego programu. Do zobaczenia!